mieście coraz więcej szumowin. Wszędzie coraz więcej złodziei. Lord André podejrzewa nawet, że całe to zamieszanie jest sprawką gangu. Niedawno przetrząsnęliśmy dokładnie całą dzielnicę portową, ale niczego nie znaleźliśmy. Czego? Chcę zobaczyć więźniów. Idź, tylko nie marudź za długo, zrozumiano? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Dokąd się wybierasz? Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Ty! Jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. To przez ciebie teraz tu jestem! Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was gniew i nosa. Ty, jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was gniew i nosa. I jak? Wszystko w porządku? No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej... Co do gildii złodziei? Tak? Pracuję nad tym. Dobrze. Informuj mnie o postępach. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę.
związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. Mój mąż uważa inaczej. Zawsze to powtarzałam. Kto opowiada takie rzeczy? Muszę iść. Jak sobie chcesz. Tak musi pracować. A będzie jeszcze gorzej. Mój mąż uważa inaczej. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Teraz każdy już o tym wie. Nie mów. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. A będzie jeszcze gorzej. Co do tego złodzieja? Lepiej by tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, niczego czy masz moje nie. Złoto? Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. I pracuję niemal przez cały dzień. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. Zawsze to powtarzałam. A co z moim złotem? Zawsze to powtarzałam. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Naprawdę, zawsze sama widziałam. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Naprawdę sama widziałam. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. Nie potrafi niczego. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Sama tego nie widziałam. Wszyscy wiedzą. Zawsze im powtarzałam. Co wiesz na temat gildii złodziei? Dobra, ale uważaj. Jakby co, to nie słyszałeś nic z tego, co zaraz ci powiem. Kapiszcie? Jest paru podejrzanych osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Mógłbyś się zachowywać, jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. Ale bądź bardzo ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie mów. I pracuję niemal przez cały dzień. Doprawdy to interesujące. Bardzo typowe. Nie, bardzo typowe. Ktoś musi pracować. Sama widziałam. Nie, nikomu tego nie powtarzaj. Gdybym sama tego nie widziała. Teraz.
Słuchajcie, słuchajcie, chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. Ogłasza się, co następuje. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? Dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. O tym wariacie Felanie codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. Czy to twoje owce? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkie biedulki, które zabiorą farmerom. A co z owcami? Felan ciągle hałasuje i to je doprowadza do szaleństwa. Któregoś dnia całkiem ześwirują. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. Jeśli go pobiję, będę miał kłopoty ze strażą. Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to wpadniesz w kłopoty. Zobaczę, co da się zrobić. Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinii. Na rozkaz wielmożnego lorda... Nic nie mogę na to poradzić. Doprawdy? To interesujące. Teraz każdy już o tym wie. To tylko gadanie. Myślisz, że ja mam lepiej? Możesz na moment przestać przybijać? Ktoś musi pracować. Nie! Muszę to skończyć! Nie wiesz. To naprawdę nie mój problem. Nie mów. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. To przecież po prostu przestań tłuc tym młotkiem. Zrozumiano? Po prostu przestań mnie wkurzać. Zrozumiano? W zupełności się z tobą zgadzam. Czy coś się w końcu zmieni? On po prostu za dużo gada. Dam ci 10 sztuk złota, jeśli choć na chwilę przestaniesz walić tym młotkiem. O, to bardzo hojnie z twojej strony, ale jeśli chodzi o twoje złoto, to możesz je sobie... Nie mówi nic innego. Posłuchał niewłaściwych ludzi. No, wiesz, co możesz z nim zrobić. Nie wiadomo już, komu można ufać. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Mój mąż uważa inaczej. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Wcale mnie to nie dziwi. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nie mów. Hej, wszystko w porządku? Tak, muszę to tylko zreperować na czas.
Ej, ty! Lepiej by było, gdyby się przymknął. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie wiadomo już, komu można ufać. Kiepska sprawa. Lepiej by było, gdyby się przymknął. A co?